jesteśmy wioska Boryszyn na MRU, a konkretnie przy obiekcie 778. Pokażemy Wam bardzo ciekawy obiekt, który w czasie wojny nie odegrał żadnych większych rzeczy związanych z obroną tej wioski Boryszyn, ale pokażemy Wam ten obiekt, co się tutaj znajdowało w nim i w jaki sposób był maskowany. Więc zaczynamy i Wam pokażemy wszystko, jak to wygląda. Доты, уходящие в землю на 50 метров. Толщина стен 2 метра. Patrzcie, była płyta pancerna na specjalnych śrubach przymocowana. Tu była strzelnica na karabin maszynowy. Po wojnie wszystko wycięto. I spójrzcie na tą grubą stal. Jest 10 cm stalowej płyty, która została wycięta palnikami przez Wojsko Polskie. Robi wrażenie. Ile tlenu, ile palników musiano tutaj zużyć, żeby to wyciąć. Tu dochodzimy do miejsca, gdzie była półkopuła. Została też wycięta, zobaczcie, jaka gruba stal. I ta półkopuła miała właśnie ryglować wjazd do miejscowości Boryszyn. Tutaj nic nie widać, jest mostek, ale Wam pokażę. Ta kopuła została wycięta na złom. Наблюдение из готов велось через перископ. А тутай, zobaczcie, jaka gruba stal. Stara, dobra stal, krupa, która została tutaj zamontowana. No, tutaj widać po ślady po wypalaniu palnikami. Tu, co widzicie, wywrócony do góry nogami, to strop obiektu, który został po wojnie niestety wysadzony w powietrze. Możecie sobie tylko wyobrazić, jaka musiała być siła, że wywróciło strop do góry nogami. Wjazdu od strony wysokiej na tym półku obiekt 778 miał ryglować wjazdu do wioski Boryszyn. A tu mamy obiekt. Teraz wyobraźcie sobie, że ten obiekt był w piękny sposób zabezpieczony i kamuflowany przez Niemców. A mianowicie był obudowany cały drewnem i imitował stodołę. Także nieprzyjaciel, który wjeżdżając tą drogą, nie spodziewał się ostrzału właśnie ze stodoły. A teraz wejdziemy do środka. Zobaczcie, jak to wszystko jest zniszczone. Tu do góry mamy strop, ten, który do góry widzieliśmy. Tutaj musiały nastąpić potężne detonacje. Jesteśmy tu już w środku. Tu jest ciekawostka, mamy zejście na dolną kondygnację, która jest zalana. Co ciekawe, zalana jest od momentu po wojnie, jak Niemcy się stąd wysiedlali i odstrzelono ten obiekt, co w tym sposobie
obiekt, dolna kondygnacja została rozszczelniona, spękana i woda z pobliskiego tutaj oczka wodnego i rzeczki spowodowała zalanie. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że w latach 90. zostało odpompowane dolna kondygnacja i wyciągnięto stamtąd bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na uwagę zasługują na przykład tutaj napisy, pomieszczenie 8, hajcuk, czyli oświetlenie, światło, wentylacja. Widać od wewnątrz stanowiska na karabin maszynowy i tą płytę pancerną, którą widzieliście od zewnątrz. To były jakieś nisze na oświetlenie, zresztą też tutaj jeszcze widać. No i tu była płyta pancerna. Tu zachował się jeszcze też opis Roim 8. Nie wiem. I zobaczcie, jak jest od wybuchu ściana cała od odłamków zniszczona. Niestety obiekt jest w bardzo złym stanie, śmieci mnóstwo. Tu było wyjście i wejście tym obiektem. Kolejne pomieszczenie z napisami. Pomimo to, że ten obiekt jest mocno zniszczony, to te napisy bardzo ładnie zachowały się. Beluftung. Wszystkie inspekcyjne miejsca są opisane. Kończymy tutaj wizytę w obiekcie 778 i zabieramy Was jeszcze do jednego fajnego miejsca, więc jedziemy. Ok, jesteśmy już w innym miejscu, trochę dzisiaj wieje, ale Wam pokażemy bardzo fajne miejsce. Pewnie może i niektórzy z Was to widzieli. W każdym razie znajdują się dwie kopuły żelbetowe przy drodze Pniewo Wysoka. Zależy, z której strony jedzie. Jeśli z Pniewa, to po prawej, jeśli z Wysokiej, to po lewej. A za chwilę Wam pokażemy te ciekawe obiekty dwa, które miały służyć do pozoracji. Do pozoracji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Wybudowano tak naprawdę tylko dwie sztuki, a resztę zaraz zobaczycie. Przepiękny widok, bo to na wzniesieniu te dwie kopuły są umiejscowione. Poniżej mamy miejscowość Wysoką, za nami Pniewo i dochodzimy do tych dwóch przepięknych kopuł, które wyrastają jak grzyby z tego
pola robi to imponujące wrażenie. Powiem więcej, jakby tutaj nacierały nieprzyjacielskie wojska, zobaczyłyby te kopuły, pomyślałyby tutaj, że jakaś grupa warowna jest. Zobaczcie, jak to solidnie wygląda. Nie są to stalowe kopuły, tylko żelbetowe. Ze szczelnicami. Z tej strony było wejście. Szkoda, że drzwi nie ma. Spróbujemy do środka wejść. Otóż to. I tu mamy szczelnice, które były, zauważcie, zamykane. Nie ma żadnych, nazwijmy, oryginalnych napisów. Pod spodem, pod tym obiektem, nie znajdują się żadne kondygnacje, nie ma nic. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o kolejnych naszych filmach. Jeszcze w jednym miejscu jesteśmy. Zabieramy Was jeszcze w jedno miejsce. Oto pokażemy bardzo ciekawy, nietypowy obiekt. Obiektem tym jest jedyny zachowany obiekt na linii przesłaniania, linia pozycja czcielska, która miała osłaniać MRU. A oto to, zobaczcie. Obiekt, który też miał być stylizowany na zwykły budynek mieszkalny. To jest tylko ta część. To było wszystko cegłami obudowane i normalny był budynek z dachem, a w środku obiekt. W środku miał być karabin maszynowy. Konstrukcja żelbetowa. Te śmieci są, ale zobaczcie, jak to imponująco wygląda. Stan niestety płakany. O. I do góry mamy, płyta była pancerna, która niestety została zdemontowana albo była, nie została założona. Konstrukcja, sami widzicie, jak to wygląda. Takich obiektów miało tutaj powstać więcej. Wiemy jeszcze o jednym, ale dzisiaj już tutaj do niego nie dojedziemy, bo jest trochę w innym miejscu. Widzicie, tutaj wychodzące są jakieś ścianki takie działowe z cegły. One miały imitować dom, czyli jakieś pomieszczenie. Tutaj zobaczcie, jest jakaś ława wylana betonowa, tutaj zapewne jakieś wejście było, zawiasy po drzwiach. No, robi to imponujące wrażenie. Obiekt generalnie wygląda jak domek taki. To jest to ciekawostka. Szkoda, że nie wybudowano więcej, no ale pozycja czcielska głównie składa się z obiektów ziemnych, czyli rowy przeciwczołgowe i mnóstwo po lasach transzej. Ale fajna rzecz.